Drodzy, bardzo serdecznie witam Was w dzisiejszy poranek 19 października i witam Was słowami, które mają wlać w nasze serca nadzieję, radość, które mają nam przypomnieć o Panu Bogu, który zawsze jest z nami i zawsze na nas czeka. A Słowo Boże, które chce nas dzisiaj prowadzić, czytam z Księgi proroka Izajasza z 30 rozdziału, z 18 wiersza. Pan czeka, aby wam okazać łaskę. Ewangelista Łukasz w 15 rozdziale, 20 wierszu pisze tak. Gdy syn jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Drodzy, te dwa teksty jakże wspaniale mówią nam dzisiaj o, można tak powiedzieć, najwspanialszej rzeczy, którą Pan Bóg jest gotów zrobić dla człowieka. Dla każdego i każdej z nas. Pan czeka. Pan okazuje łaskę. Drodzy, te słowo z Księgi proroka Izajasza, a także przypomnienie nam jednego fragmentu z podobieństwa o synu marnotrawnym zmienia nam zupełnie postrzeganie naszego Ojca, naszego Stwórcy, bo wskazuje nam na Niego jako naszego Tatę, który nas kocha ponad życie, który kocha nas mocno tak, że potrafi wybaczyć nam naprawdę wszystko. I dzisiaj chcemy wpatrywać się w to Boże oblicze, które mimo gniewu, mimo że to oblicze często przypomina tego Pana Boga, który jest daleko od nas. To w dzisiejszych tekstach, szczególnie tym nowotestamentowym, chce nam pokazać oblicze Boże, na którym widać zrozumienie, widać łaskę i widać przede wszystkim tą radość, która towarzyszy Ojcu, który wita Syna, który wrócił z dalekiej podróży. Z podróży, która nie była łatwa. Z podróży, w której ten Syn nauczył się bardzo wiele. I drodzy, kiedy spojrzymy na historię Izraela, to dobrze wiemy, że wiele razy Izraelici oddalali się od Pana Boga. Oddalali się od Jego prawa. Oddalali się od tego, aby w 100% być i iść razem ze swoim Stwórcą. Kiedy słyszymy przypowieść o synu marnotrawnym, to powielokroć możemy dojrzeć tam samych siebie. Bo Pan Bóg każdego dnia na nas czeka. Czeka na ciebie, czeka na mnie. Czeka, aż przyjdziemy do Niego i będziemy razem z Nim, a On będzie
obdarowywał nas wszystkim tym, co dobre. Mimo tego, jacy byliśmy, mimo tego, że odwróciliśmy się od Niego. Czy jesteśmy gotowi na to, aby w Panu Bogu zobaczyć takiego Ojca? Bo tylko wtedy i wtedy będziemy mogli do Niego powrócić. Syn marnotrawny zrozumiał, że w domu Ojca jest najbezpieczniej, że tam będzie mógł nawet w najgorszych warunkach otrzymywać coś lepszego niż teraz. Zauważcie, drodzy, że w domu Ojca nie ma zamkniętych drzwi, że w domu Ojca nie ma zamkniętej bramy, a On zawsze stoi i czeka z otwartymi rękami. Te ręce w Jezusie Chrystusie nabrały na krzyżu Golgoty wymiaru, który chce dzisiaj również nam pokazać ten Ojciec, który przytula Syna. Te ręce obejmują cały świat. Te ręce obejmują każdego człowieka. Każdego człowieka, który postanawia zrezygnować z życia w oddaleniu i chce powrócić do swojego Ojca. Chciejmy Bogu dziękować za łaskę i miłosierdzie. Chciejmy Bogu dziękować dzisiaj za to, że On na nas czeka i w miłości rzuca się nam na szyję i cieszy się, bo byliśmy umarli, ale razem z Nim możemy żyć na wieki. Boże Wszechmogący, Tobie dziękujemy za ten dzisiejszy ranek. Dziękujemy Ci, że Ty przypominasz nam dzisiaj w Słowie, że Ty jesteś naszym Ojcem, naszym Tatą, który zawsze na nas czeka. Mimo, że jesteśmy często daleko od Ciebie, mimo, że zapominamy o Tobie, Ty ciągle czekasz i masz otwarte ramiona. Ty ciągle okazujesz nam łaskę i miłosierdzie. Boże Wszechmogący, prosimy Cię dzisiaj o każdą i każdego z nas, abyśmy mogli w swoim życiu, kiedy tylkokolwiek błądzimy, wiedzieć o tym, że Ty na nas czekasz. Abyśmy o tym nie zapomnieli, bo jeśli zapomnimy, to często nie ma drogi powrotu. Często zapominamy na wieki. Boże Wszechmogący, prosimy Cię o tą łaskę i miłosierdzie dla każdej i każdego z nas, abyśmy mogli doświadczać Twojej miłości. Ty bądź z nami, prowadź nas dzisiaj przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Błogosławionego i spokojnego dnia Wam życzę. Amen. Amen.